Was, dla niektórych jeszcze już nie, dla wielu z Was jest to pierwszy występ w przedszkolu Waszych dzieci. Pierwsze wyjście by się chciało powiedzieć na deski sceny. Bądźcie dumni ze swoich dzieci, nie szczęście im braw, nie szczęście im dobrego słowa. Niech te jasełka przygotują nas wszystkich do dobrego przeżywania Bożego Narodzenia. Niech te jasełka pomogą nam otworzyć nasze serca na radość, na pokój, abyśmy przeżyli je razem z naszymi rodzinami, z dziećmi, z bliskimi i aby Jezus znalazł naprawdę miejsce w naszych domach, w naszych mieszkaniach, w naszych rodzinach. Teraz prosimy o brawa, żeby dzieci wiedziały, kto jest. Dawno, dawno temu wszędzie było bardzo ciemno, a ziemia nie miała jeszcze kształtu, nic na niej nie rosło. Wtedy Bóg stworzył światłość i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nocą. Tak powstały dzień i noc. Kiedy nadszedł dzień drugi, Pan Bóg spojrzał na rozlewające się wszędzie wody. Wysokie fale spadały jedna na drugą, woda burzyła się i przelewała w różne strony. Wtedy Pan Bóg nakazał wodom, by były mu posłuszne. I tak się stało. Wody uciszyły się, a nad nimi ukazało się piękne, błękitne niebo. Niebo było wysoko nad wodami. I Pan Bóg wiedział, że bardzo dobrze uczynił, stwarzając niebo. Tak minął drugi dzień. Potem Pan Bóg powiedział: niech zbierą się wszystkie wody w jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. Tak też się stało. Wtedy Bóg nazwał wody morzem, a suchy ląd ziemią. Potem Bóg powiedział, by z ziemi wyrosły przeróżne rośliny, zielone trawy i drzewa, które miały rodzić smaczne owoce. I tak się stało. W następnym dniu, czwartym, Bóg stworzył słońce i księżyc z gwiazdami. Słońce było bardzo jasne i Bóg powiedział, by oświetlało dzień. A w nocy miał świecić na niebie księżyc, a gwiazdy, których była niezliczona ilość, miały migotać wokół księżyca. Słońce, księżyc i gwiazdy bardzo się Bogu podobały. Cieszył się Bóg, że je stworzył. I tak minął czwarty dzień stworzenia świata. Kiedy nastał dzień piąty, Pan Bóg powiedział: niech powstaną wodne stworzenia, duże i małe, i niech zapełnią wszystkie wody. Niech w nich pływają i niech będzie ich coraz więcej. Tak powstało wiele, wiele ryb i różnych morskich stworzeń. W tym samym dniu stworzył Bóg ptaki i powiedział: będziecie latać nad ziemią, pod niebem i będziecie radośnie świerkować. Bóg pobłogosławił latające ptactwo i wodne stworzenia. I tak przeminął piąty dzień. W tym dniu oświecona słońcem ziemia zapełniła się rozmaitymi zwierzętami. Bóg stworzył w tym dniu małe i duże zwierzęta, które żyły w wielkiej przyjaźni. Były dobre i Bóg z radością patrzył na nie. Bóg widział, że całe stworzenie było piękne i dobre. Wtedy powiedział: świat jest bardzo dobry, ziemia urodzajna i wszelkimi stworzeniami obdarzona. Niech teraz powstanie człowiek. I Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę. Człowiek stworzony był na obraz Boga. Bóg, jako najlepszy ojciec, błogosławił pierwszym ludziom i całą ziemią z wszystkimi stworzeniami oddał ich.
odtąd ziemia miała służyć człowiekowi. Tak upłynął dzień szósty. Bóg, Stwórca Świata, zakończył swoje dzieło. Wszystko, co Pan Bóg uczynił, było bardzo dobre. Kiedy nastał poranek dnia siódmego, Bóg nie trudził się już stworzeniem świata. W tym dniu Pan Bóg odpoczywał i błogosławił dzień siódmy i uczynił ten dzień świętym. Thank you.
Szalom. Szalom. Twoje zdrowie, Judyto. Dziękuję, Mario. Już lepiej. To dla ciebie lekarstwo. Dziękuję. Szalom, Nemi. Szalom. Kiedy przyjdzie i nas... Kiedy Bóg przyjdzie i nas wybawi, Maryjo? Kiedy nadejdzie pełnia czasu? Nie bój się, Maryjo, znalazłaś Bogie łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nada imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazywany Syna Najwyższego. A Pan Bóg nam utrudni go praojca Dawida, będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Jakże to się stanie, skoro ja nie znam męża? Duch Święty na ciebie, bo Najwyższego osłoni cię, ale Święty, który się narodzi, będzie nazywany Synem Bożym. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Thank you.
Dlatego wypatrzyłeś kapsa na niebie. Gwiazdą ukaże się w ziemi i zjadą. Że jeśli słowa proroka są prawdziwe, to doczekamy się nadejścia za życia Mesjasza. O tak, Baltazarze i Melchiorze, ta gwiazda już jest na niebie.
Dzieci no z nieba przysłana.
Smucicie złość ludzka. Czy widzisz przed sobą krzyż? Boże dziecina, dziecina, nieba dziecina, moc Ojca nie zabrani. Tyle ludzi się wzruszył, że kochać umie za nic. Dziecino, perełko droga, świat Ciebie potrzebuje. Twoje serce maleńkie wśród nas buduje. Thank you.
jak dostałem nowinę. Grocie Betlejewki urodził się wasz król, długo oczekiwany Mesjasz. Jakiej grocie? Waszej grocie, w której chowacie zwierzęta przed słoną. Idźcie ze spotkanie króla nieba i ziemi. On już jest. Idziemy! Oto gwiazda, która pokaże wam miejsce i drogę, gdzie urodził się wasz Mesjasz Król.
Ty stajesz po święty. Jakieś odgłosy słychać dal. To pastuszkowie, może jeden z tych pastuszków padnie do stajenki. Witaj, dzieciątko. Ujrzałam na niebie jasną mgłę.
gwiazdę. Poszedłem za jej światłem, żeby powitać święte dzieciątko. Dziś nowy król narodził się z palestyńskiej ziemi. W świętych księgach zapisano tego nic nie. Ja też chcę powitać maleńkiego króla. Moje garbate wielbłądy szły przez pustynię, a gwiazda im wskazywała drogę. Przyjmij nasze pokłony, złoto i koronę. I hope you.
dzisiaj Bóg przyjdzie do Ciebie. Daj Mu tylko to, co masz najlepszego. Dobroć i wierność i miłość do Niego. I to jest nasz Adwent, to jest nasze czekanie, to jest nasze przygotowanie na spotkanie z Jezusem. Niech On ma miejsce w naszych domach, w naszych mieszkaniach, w naszych sercach. Niech święta będą piękne i radosne.